Przy dźwiękach zagórzańskiej melodii rozpoczął się nowy rok akademicki Uniwersytetu III wieku w Mszanie Dolnej. Na zajęcia zapisało się ponad 70 seniorów. Pierwsze wykłady rozpoczną się w połowie października. Mamy 3 wykłady o kulturze tutaj w Małopolsce z różnych regionów Małopolski, a także spotkanie z Polską Akcją Humanitarną oraz z różnymi podróżnikami. Także będą to ciekawe na pewno wykłady. Inaugurację roku akademickiego tradycyjnie połączono z obchodami Powiatowego Dnia Seniora. Dlatego w uroczystości tej udział wzięły władze powiatu limanowskiego oraz samorządowcy z miasta i gminy Mszana Dolna oraz Niedźwiedzia. Człowiek się tak młodziej zaraz czuje, wszystkie troski się zostawia w domu, jest super. Myślę, że to zwłaszcza dla starszych ludzi, którzy są samotni, jest to bardzo ważne, że są takie imprezy, że są ludzie, którzy organizują to. Na zaproszenie organizatorów, a więc Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mszańskiej do Mszany Dolnej przyjechali słuchacze Uniwersytetu III wieku z Nowej Rudy. Oba uniwersytety współpracują ze sobą już od 2 lat. Na czym konkretnie ta współpraca jeszcze polega? To znaczy, no po pierwsze ta wymiana kultur, o której tutaj mówimy, nie tylko tego rodzaju spotkań, ale wymieniamy swoje doświadczenia, porównujemy swoją współpracę. To są rzeczy, które i uczymy się od siebie wielu rzeczy, co jest też bardzo istotne, prawda, w tym wszystkim. Myślę, że cokolwiek by tu nie powiedział, uczymy się przez całe życie i kiedykolwiek by to nie było, od kogo by to nie było, to warte jest tego, aby te nowe doświadczenia zdobywać. Jak się pani podoba w Mszanie Dolnej? Pięknie, pierwszy raz tu jestem. Bardzo ładnie. U nas też góry, ale jednak domki trochę inne, inaczej ludzie, znaczy kontaktu z ludźmi nie było. Ale zabudowa i te góreczki troszeczkę inaczej jak u nas, ale jest fajnie. Cieszymy się bardzo z tego powodu na ten wyjazd. A co pani daje takie uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu III wieku? No świetne są wykłady. Wykłady co tydzień mamy. Wykłady z różnymi ludźmi. Poza tym wycieczki, spotkania, rajdy. No także no, żyjemy po prostu. Żyjemy. Biesiadę Zagórzańską w pensjonacie Janda, gdzie to spotkanie się odbyło, zakończył występ kapeli z Mszany Dolnej pod przewodnictwem Andrzeja Ciężadlika, a także noworudzkiego zespołu regionalnego Katarzynki. Józef Budacz, TV 28.